Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Days Gone. Dzisiaj zaczniemy od zbadania stacji Niro. Zdaje się, że takiego questa dostaliśmy ostatnio przez radio. Jest to w dzień urodzin Heroda. Deacon odnajduje terenowy zespół badawczy Niro. Lecimy tam. Już jestem dość niedaleko, bo 300 metrów nieopodal miejsca, gdzie będziemy wykonywać misję. Także powinno gładko pójść. Swoją drogą, to mam bardzo dużo questów do wykonania obecnie. Zdaje się, że jakieś 5. Przydałoby się tankowanie? Można by się zatankować. Jak jestem, no to why not? Dobra. Jadę z dystrybutora, ładuję już teraz. To nie tego. Okej, jest w tym. Do pełna. Panie Deacon. St. John's. Okej. O'Brien, właśnie dotarłem do nadajnika, tego przy obozie buntowników. Włóczęgo, znaczy się St. John. Przyjąłem. Po co tu jestem? Widzę, zbliża się do ciebie śmigłowiec. Przygotuj się. Bez odbioru. Czyli że po to. St. John, powinni pojawić się w okolicy. Widzisz ich? No. Trudno nie zauważyć. Co chcesz, żeby zrobił? Zbliż się do badaczki. To bardzo ważne, inaczej nie będę w stanie przechwycić ich danych. Daj znać, kiedy robię. Okej, dobra. Łapię. Dobra. Trzeba umieścić nadajnik na helikopterze. Czysto! Ej, chłopaki. Czysto! Musicie się tylko rozejść. Jak tam na dole? Nie mogą mnie zobaczyć. Zabezpieczmy. No dobra, co wy tu robicie, chłopcy? Postanowiliście zatrzymać się i zatankować na starych stacjach. No, która jest godzina? Bo jakbyście nie zauważyli, jest znak, mało paliwa. Ale nie. Obstawiam, że nie macie tego problemu, prawda? Udało się. O'Brien, nadajnik podłożony. Powinieneś już dostawać dane. Wszystko dobrze? Zrozumiano. Czekaj. Tak, mamy wszystko czarno na białym. O'Brien bez odbioru. Gładko poszło. I co to już tyle? Jak się czujesz? Szpieguj badacza Niro. Jezu, ale to długo trwa. Nie jest tak źle. Obszary w tamtej okolicy nie zostały zbadane z powodu małej odległości miejsc gniazdowań od ludzkich siedzib. Zwłaszcza dużego obozu przy... Salome. W dzień
zaznaczone? Tak. Biblia? Teraz wycytują wersety. Nawet nie była moja kolejna służba. Fajnie. Ciągle tylko latać tak sobie nad piekłem, nic znikać. Mieć czas na czytanie. Jezu, Brian. Zrobione. No dobra, to teraz spadam, zanim ktoś mnie zauważy. Dobra, gdzie mój motorek? Sporo tych świrusów kręci się wokół kraty. No, też nigdy nie widziałem ich wtedy. Słabą tu obstawę mają. Jak ja jestem w stanie takim deptać po piętach. Gdzie teraz? Pomocna dłoń dla Buzera. Bardzo blisko. To go. Idziemy zobaczyć, co tam u naszego koleżki. Z Kikutem. O'Brien. Wiem, puść go. O'Brien, jesteś tam? Brian, niech to szlak. Jak tam leci? Dick. Nie wiem jak ty, ale ja... Nie czuję dłoni. Hej, kładź się. Humor mu został. Tak, proszę pani. Nie może jeszcze przyjmować gości, ale mnie przydałaby się pomoc. Dobra, to do później. Będę tutaj, hej. Pani doktor, jest tak na serio. Po tym wszystkim będę mógł jeszcze zagrać na pianinie? Bardzo śmieszne, William. Kładź się. Okay. Co za kola? Mógłbym zagrać chopsticks. Nie, serio, mógłbym, o tak. Najlepsze to zachować pogodę ducha. Widzisz, Buzerowi nic nie będzie. Gorączka zupełnie znikła. Dobrze, bardzo dobrze. W porządku, muszę się zająć parą rzeczami. Deacon, jak już mówiłam, William naprawdę zawdzięcza ci życie. Buzer nie jest mi nic winny, wręcz przeciwnie. Hej, pomogłam już innym. Eddie i Mia umarliby bez tych antybiotyków. Tak tylko ci mówię. Ale ziemnie, zimny drań. O, już 10 tysięcy reputacji. Kurde, idzie, idzie. Wow, strzelba Buzera mam? Ale super, no właściwie jemu to już chyba nie przyda, nie? Wygląda na to, że z nim lepiej. A raczej. Buzek się wykurował. Idę zobaczyć tu strzelbę najpierw. Jaki damage. Jak się miewasz? Szafa. Co u ciebie? Strzelba Buzera. What? Kurde, jakie słabe. Ha. A na początku gry wydawało się takie kozackie. Masz jakiś zasięg. Czy to są jaja jakieś? Taki zasięg w strzelbie? Nie wiem zresztą co myślisz. A, zapomniałem, że rozdałem skilla, który ponoć... Zaraz to zobaczymy, bo sam nie pamiętam co on tam robił. Dokładnie ten. Zwiększa celność broni dystansowej. Zobaczymy, jak ten pacyfikator będzie teraz się sprawował. Dobra, a tymczasem czas na wybranie kolejnej misji. Widzę, że tutaj coś jest. Znajdź Lynchmana. Okej, okay, no to jak to zaznaczone i tak blisko, to go. Motor. Zatankować trzeba? Nie trzeba. Patrz, te znaki zapytania. Jakie dziadostwo? Nie wiem, co to ma być. Open the gate! Zarażone wilki!
kuźwa, ja normalnych wilków nie trawię. Tylko oni mi tu dają jeszcze zarażone. Potrzebujemy go żywcem. Żywcem? What? Po co? Zanim dał nogę, ukradł dwa worki nasion. Pik, potrzebujemy ich. Aloż kurwa. Musimy wiedzieć, gdzie je sprzedał albo ukrył. Strasznie komplikujesz mi dzień, ale dobra, wytropię go. Deacon, bez odbioru. Nie lubię. Dobra, gdzie? Znów mam drop. O kurwa, tam jest! Przyda się. Dobra, będzie pościg w takim razie. Na motorze. Cholera, Lichmer, no bez jaj! No nie, nie, nie dam ci uciec. No worries, nitro mam. Wydaje mi się, że on nie był sam. Ej, dlaczego ich jest trzech? Gładko idzie. Bang. Dawaj, dawaj, dawaj. No, koleżko, leżysz zaraz. Nitro i poszedł. Man. Co jest? W obozie za sobą cię karmili? Pierdol się! Myślałeś, że zabijesz paru gości i odjedziesz z naszymi zapasami? Co z tego, że część osób umrze z głodu, skoro ty się nażdżesz, co nie? Zostaw mnie, skurwysynu! Ej, 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 posłuchaj mnie. Ricky przyśle po ciebie paru gości. Jak im powiesz, gdzie schowałeś nasiona, to może cię zastrzelą, zamiast powoli powiesić. Co ty na to? Nie mam pojęcia, o czym w ogóle mówisz! Dobra, jak sobie chcesz. 700. What? Mało tego. A, ja wcześniej patrzyłem na swój exp, a nie na zaufanie do Majka. No to słabo. 25 tysięcy potrzebuję. Zaraz podam ci służbę. Musisz zrobić po niego, dobra? Kurde, gdzie ten jego motor? Zostawiaj mnie! Chyba nie, nie widziałem ich. Świrusy mnie dorwą! Proszę! Dobra, zgarniemy go. Lost Lake, bez odbioru. Potrzebuję znowu złomu. To narka, Lynchman. Dobra, gdzie teraz? 250. Znowu jest tutaj. Wróć do obozu żelaznego, porozmawiaj z Ricky. Okidoki. Dick, jesteś tam? Wyszedłem dzisiaj ze szpitala. Adi powiedziała, że nasłuchała się mojego marudzenia za wszystkie czasy. W tobie stylu. A jak ręka? No wiesz, sprawna w 50%. Wybacz taki tam daleki żarcik. Nie, ale serio. Wciąż czuł prawą dłoń, czaisz? To się chyba nazywa ból fantomowy. Tak, tak. Adi powiedziała to samo. Chujowo. Czuję ból w stawach palców, wiesz? Po drugiej jeździe, kiedy trafiłem ci dłoń. Próbuję je rozruszać, a wtedy... Dobra, muszę spadać. Skizo wysyła mnie na farmę, żeby jakoś zapłacić za leki przeciwbólowe, którymi faszeruje mnie Adi. Na razie. Na razie. Czyli Buzer teraz będzie kuźwa plewił ogródek. Ale los go spotkał. Deacon St. John, co u ciebie? No jak co, tankujemy. I naprawa. Kilka napraw zawsze się przyda. Jasne, szczególnie tobie. Wpadnij później, będę miał nowe graty. Dobra, gdzie jadę? Do Majka chyba. Co ja mam z nim do zrobienia?
I nastał dzień. Hej, mam dla ciebie zadanie. Masz dla mnie zadanie? Tak. Jest grupa martwych świrusów. Na zachód od kładki ugrzęźli w błocie. Chcę, żeby ktoś ich powyciągał, a potem spalił. Jasne? Robota na magnach. Tak. Znajdź kogoś innego, jestem zajęty. Hej, przecież znalazłem ciebie. Nie wiem, co Mike nagadał ci na waszej wycieczce, ale mamy robotę. Tutaj. Hej. Skizo, on nie może iść z tobą, bo idzie ze mną. Zdaje się, że z tobą nie gada. Tak, a ja gadałam z Mike'iem. Muszę uderzyć do syfu, a on idzie ze mną. Jasne? Jak mówiłem, zajęty. Dobra, ale jak wrócisz, masz przyjść do mnie. To idziesz? Gdzie? A to ważne? To powiesz mi, gdzie idziemy? Powiem. Ricky, nie mam czasu ani na twoje odpały, ani Skiza. Chodź, pokażę ci. Mike mówił, co zrobiłeś. Niczego nie zrobiłem. O tym, że jeśli zapieczętujemy jaskinię, powstrzymamy hordy. Nigdy nie powiedziałem, że je powstrzyma. Może spowolni. Słuchaj, zmierzasz do czegoś konkretnie? Tak. Po prostu pomyślałam, że może postanowiłeś zostać. Znaczy, nie tylko z powodu Boozera, ale dlatego, żeby pomóc. Tak sobie pomyślałaś. Wiesz, swego czasu robiłem sporo kursów. To prawda, ale nic więcej i dobrze o tym wiesz. A teraz nagle pomagasz Mike'owi zapieczętować jaskinię. I co mam niby o tym myśleć? Nie wiem. Ja to bym jechał na północ w poszukiwaniu przygody, a nie osiedlał się tutaj i ziemniaki kopał i sadził marchewkę. Ale ta laska idzie jak niewydarzona. Tutaj. Wiesz, kilka tygodni temu straciliśmy człowieka, jak się popsuło. To wtedy wyłączyło respirator w szpitalu. Respirator? O Boże, Ricky, rozejrzyj się. Jak potrzeba ci respiratora, to już i tak nie żyjesz. A jakby to był Boozer? Tak, tak właśnie myślałam. Zrozum, nie mamy zasilania od prawie 2 lat, ale transformatory i kable są w dobrym stanie. Przynajmniej te tutaj. Chcę jechać na północ i sprawdzić elektrownię wodną. Chcę wiedzieć, co się stało. Nie, jaka eskorta? To robota dla Skiza. Nie potrzebuję eskorty. Mieszkałeś tam i znasz teren o wiele lepiej niż inni. Deacon, prosiłeś o moją pomoc, prawda? Teraz ja proszę o twoją. A no właśnie. Przysługa za przysługę. Dobra, super. Idę zgarnąć kilku chłopaków, nie, którzy... Nie rób tego. Nie, zrobimy to po cichu. Jeśli natrafimy na ludzi Copelanda, to ja ich załatwię, ale dzikie tereny roją się od... Wieczystych. I innych sukinsynów, i Bóg wie czego, jak pójdziemy z ludźmi, to będzie już po nas i tyle. No tak, ale... Nie, zrobimy to po mojemu. Szlak. Dobra, okej, idziemy. Słuchaj, Ricky, muszę cię o coś zapytać. Kilka nocy temu, w szpitalu... Czy palnęłabym ci w łeb? Nie. Serio? O, a wyglądałaś raczej jakbyś... Zabrałabym cię na zewnątrz i dopiero potem to zrobiła. O, jasne. Tak, żeby, no wiesz, nie zbryzgać krwią sprzętu medycznego. Aha, dokładnie. Jak wcześniej ruszymy, zdążymy wrócić, zanim się ściemni. O ile nic nie pójdzie nie tak. A co może pójść nie tak? Przecież dowodzisz. Zaznaczyłem ci na mapie drogę, jedź nią. Jest tam kilka obozów maruderów, które lepiej ominąć. Tak, kumam. No jak tu w ogóle trafiłaś? Nigdy cię o to nie pytałem. Chyba tak samo jak wszyscy. Kiedy się zaczęło, byłam setki kilometrów od domu. Kiedy wróciłam, nikogo już nie było. Skąd pochodzisz? Wychowałam się w miasteczku niedaleko Porta. Pracowałam w mieście, nocowałam u znajomych, wracałam do domu na weekend. W wielkim mieście? No jasne, tyle że w Oregonie. I jak z tobą było? W sensie, jak ci się udało stamtąd uciec? Nie wiem, chyba miałam szczęście. Drogi na całym wybrzeżu były zablokowane, wszystko wyglądało jak jeden wielki parking. Dolina Willamette przypominała strefę wojenną. Wyjeżdżając, mówiłam znajomym, żeby wiali. Chyba mnie nie posłuchali. Podobno zrzucili tam atomówkę. Na Portla? No, tak słyszałam, ale to chyba nieprawda. Pewnie byśmy to odczuli, nie?
Not funny. Czyli, ty i Adi. Masz jakiś problem? Ja? Nie, no co ty. Po prostu nie wiedziałem. Jeździłaś z nami dość długo, ale jakoś nigdy to nie wypłynęło. Byłam jak ty. Wydawało mi się, sama nie wiem, że trzymanie się na dystans to najlepszy sposób na przetrwanie. Okej, słuchaj, mogłem nie pytać. To nie moja sprawa. Właśnie dlatego jestem w obozie. Wiesz, to szansa na normalne życie. No to powodzenia. No nic poważnego. W sensie ja i Adi. Dla mnie wyglądało to inaczej. No, wiesz, ostatnimi czasy wszystko dzieje się szybko. Wiesz, o co chodzi? Nie wnikam. Muszę ci coś powiedzieć. Bal! Ja, słuchaj, doceniam, że wstawiłaś się za mną. Za mną i Buzerem. Znaczy, przed żelaznym Majkiem. Wow, robisz się miękki. Chwal się. Nigdy mi za nic nie dziękowałeś. Wiesz, bo może nigdy nie miałem powodu. Okej. Okay. To gdzie byłeś tamtego dnia z żelaznym Majkiem? Zaraz, przecież podobno ci o tym opowiedział. Nie był zbyt rozmowny. Znam żelaznego Majka od dawna i szczerze mówiąc, chyba nigdy wcześniej nie widziałam go takiego, sama nie wiem, zdołowanego. To gdzie byliście? W Sherman's Camp. Słyszałam, że to świrusowo. Zgadza się, ale nie było wyboru. Chciałem zapieczętować jaskinię, powstrzymać hordy. Majek wiedział, gdzie znajdowało się biuro zezwoleń górniczych. Zgarnęliśmy kilka map, miał namierzyć materiały wybuchowe. Radio ci szwankuje, bo brzmiało, jakbyś zgłosił się na ochotnika do jakiegoś gówna. A teraz robię kurs z tobą, nie? Jest. Chciałeś się wymigać od roboty. Okej, tu mnie masz. To co się stało, bo coś się musiało stać? Nic, Ricky, nic się nie stało. Nic ci nie powiedział? Nie, nie, nic nie powiedział. Sama mówiłaś, że Mike nie jest specjalnie rozmowny. Dobra, widać już tamę. Zwolnij przy bramie. Nie wiadomo kto lub co może tam siedzieć. Jasne. No, ciekawe co tu będzie. Wygląda spokojnie. Spodziewasz się kłopotów? Ta, zawsze. A jak w nie wpadniemy, to po nas. Dobra, chodź. Chcę sprawdzić przepływ. Gdzie idziesz? Tędy! Też czuję, że napotkamy tutaj niejednego zombiaka drugiego poziomu. Takiego, którego tłukłem przy... Hej, w samolocie. Człowieka. Powinno wypływać więcej wody. O tam. Tak? Tak, a słyszysz to? Co, co? Dokładnie. Gdyby pracowały turbiny, słyszałbyś stąd buczenie przewodów. Co tam się stało? A. To samo, co ze wszystkimi mostami. Spryciarze w mundurach uznali, że wysadzenie ich pozwoli powstrzymać nadejście hordy. Hordy uchodźców, czy hordy świrusów? No, w sensie tacy jak Copeland? Pewnie jedno i drugie. Dobra, chodź, muszę coś sprawdzić. Ej, ona ma miecz. Czy to katana normalna, taka, którą ja miałem też nie raz? No. Fajnie by było kupić broń białą, która się nie niszczy. Oj, by było fajnie. W końcu bym złom oszczędzał wtedy. A teraz latam z zerem. Jest! Wykorzystam to. Chodź, dotknij tego. No chodź. Dobra. I co, czujesz coś? Nie. Dokładnie. Gdyby woda płynęła, turbiny by cały czas wibrowały. Idziemy. Tutaj w górę musimy się dostać aż na szczyt, o tam. Ty prowadzisz. Widzisz te rury? To są tak zwane zastawki. Ciśnienie w zbiorniku rośnie i zwiększa się przepływ wody, dzięki czemu można dużo łatwiej zasilić turbiny. Skąd ty w ogóle wiesz takie rzeczy? Z ojcem i braćmi naprawialiśmy samochody i inne takie. Stary załatwił mi robotę w Boeingu, jak miałam 17 lat.
Uczyłam się zaocznie, miałam zostać inżynierem, mechanikiem i wtedy wszystko w chuj strzelił. Widziałaś ich potem? Swojego ojca, braci? Nie. Chodź. Dobra, trzeba coś wykombinować. No to będzie ciekawie. Co teraz? Kto? Czekaj, co się dzieje? Co ty robisz? Jeździliśmy razem tylko przez kilka miesięcy, ale przez ten czas nigdy nie widziałam, żebyś zrobił coś dobrowolnie. Jedno z nas musi tam zeskoczyć i odetkać w lot. Więc to będę ja. Ale oczywiście możesz czekać i patrzeć. Okej. Okej, teraz albo nigdy do roboty. No, no i co? To ja popatrzę. Ale chyba uda mi się to ogarnąć. Weź wróć do turbiny. Zobacz, czy w ogóle wibruje. A przecież jeszcze nic nie zrobiła, to co ja mam patrzeć? No, coś się na mnie rzuci teraz, na pewno. Nic. Chwileczkę. Czuję. Tak, sprawa załatwiona. Nice! Great success! Czujesz te wibracje? Tak, ale prąd ciągle nie płynie. Co? Szlak. Nie może być łatwo, prawda? Dobra, chodź. Sprawdzimy transformatory. No to... co właściwie stało się z twoim ojcem i braćmi? Nie wiem. Przez całą drogę próbowałam się do nich dodzwonić. Ciągle było zajęte. Jak dotarłam na miejsce, nikogo nie zastałam. Cała okolica była wyludniona. Wszędzie leżały ulotki, nakazy ewakuacji. Sprawdziłam najbliższy obóz dla uchodźców, ale został opanowany. Wszyscy byli martwi. Wszędzie były świrusy. Jezu, Ricky. Strasznie mi przykro. Wiesz, to było dawno temu. Te zasilają linie biegnące na południe. Okej, wiesz może co z nimi nie tak? Nie, nie mam pojęcia. Okej. Może było zwarcie w skrzynkach przyłączowych turbiny. Zejdziemy i sprawdzimy to. Dobra? Aha, spoko. No to jak to jest z tobą i z Kizem? Bo mam wrażenie, jakbyś zawsze była o krok od rozszarpania mu gardła. Kiedyś przełapałyśmy go z Harry, jak ukrywał się przed naszą chatą, kiedy brałyśmy kopię. Co? Rany to jakiś podglądasz. Powiedziałam mu, że jak jeszcze raz odwali taką akcję, zobaczy, kto ma większego gnata. Jezu. Wiesz, skoro była tam Adi, to Skizo pewnie nie patrzył na ciebie. Gdyby nie ja, wykastrowałaby chujka jak nic. Auć. No nie? Nigdy nie wkurzaj babki, która umie używać skalpela. Dobra, podsadź mnie. Okej, spoko. Gotowe. I proszę, brama otwarta. Lucie, pomieszczenia przyłączowe są gdzieś tutaj. Jak ona otworzyła tą bramę? O Boże, co tu tak śmierdzi? Gniazdo świrusów. Oceniając po zapachu, trochę ich jest. Trzymaj się blisko. Robota. Dla mnie. Schowaj ten pistolet. Dosyć. Dobra. Pamiętasz co robić? Ty podpalasz, ja rozwalam. Minęło trochę czasu, ale pamiętam. Taka zabawa będzie.
Odpalaj. Zaraz. Ja sobie wezmę jakąś ciekawą rzecz. Budzik. Gdzie to jest? A, na górze. No ładnie. Ciekawy jestem, do czego mi ten budzik będzie. Moment, bo to są fajne rzeczy, widzę. What? Gdzieś jeszcze coś? Dobra, Dan. Okej. Skończymy to. Ładnie działa ta broń. No w końcu, kurde, shotgun. Żyjesz? Tak. Naprawdę nie przepadają za gośćmi, co? A dziwisz im się? To lepiej, żeby się do tego przyzwyczaili. Wiesz co? Od dzisiaj będzie to teren obozu Lost Lake. Władza w ręce ludu. Dobra, sprawdźmy jeszcze skrzynki przyłączowe i spieprzajmy stąd. Mamy to. Gotowy? Tak. Dobra. Wow, jest prąd. Tak, Houston, mamy zasilanie. Dobra robota. Bez ciebie by się nie udało. Chodź, poszukamy czegoś do zablokowania drzwi. Nie chcę przyjeżdżać tu co miesiąc, żeby sprzątać to gówno. Czekaj, będziesz tu za miesiąc? Co? Nie wiem. Może po prostu... Jezu Chryste. Ja sobie robię dik, idziemy. To czemu pytałeś o mojego ojca i braci? Sam nie wiem. Po prostu nigdy wcześniej o nich nie wspominałaś. Przepraszam, jeśli... Może w ogóle nie chciałaś o tym rozmawiać. Nie, spoko. Właściwie to przypomniało mi się coś, o co chciałam cię zapytać, kiedy jeszcze jeździliśmy razem. Okej, Ricky. Ricky, nie teraz. Możesz spytać mnie później. Chodź, musimy ruszać. No, gładko poszło. Myślałem, że będzie tutaj coś trudniejszego. Hej, nigdy nie pytałeś, czemu przestałam jeździć z tobą i Buzerem. A niby czemu miałem pytać? Od początku wiedziałem, przez pierdolenie żelaznego. Boże, Ricky, serio, musimy do tego wracać? Jeździliśmy razem jakieś, sama nie wiem, kilka miesięcy. Daj spokój. No dobra. Dobra. Była taka jedna noc, którą bardzo dobrze pamiętam. Na zewnątrz padał śnieg, a... Buzer chrapał. Pamiętasz, jak potrafił chrapać? Przysięgam, myślałam, że nam ściągnie na głowę tak, całą hordę. Niewiele się zmieniło. Tak czy inaczej. Pewnie myślałeś, że wszyscy już dawno śpią i siedziałeś sam na zewnątrz, czyli w sumie jak zwykle. Wpatrując się w coś. Nie spałeś całą noc. Pokaż mi to zdjęcie. Proszę cię. Wtedy zrozumiałam. Co zrozumiałaś? Że nie chcę skończyć tak, jak wielu z nas tutaj, jako więzień przeszłości, uciekając przed tym, co było, tylko chcę patrzeć naprzód. Okej? Nie wstecz. To nie jest tak, jak myślisz. Okej? Chodź. Na ziemię. W końcu robota. Jesteś pewna, że to oni? Widziałam, co ma na plecach. Jesteśmy z obozu Lost Lake. Żelazny ma z wami rozejść. Świetny pomysł. Spróbujemy jeszcze raz. Dęba dzida. Tak, to już jest to, co zrobić.
Może zostawimy was tutaj, żebyście się wybawili, co? Świrus pewnie się ucieszą, he? Przecież tego chcecie! Nie. Możecie wszyscy iść prosto do diabła! Tam dopiero się ukorzycie, co? Ma ich zawar rozeń do cholery! Posłuchajcie! Jesteśmy z Lost Lake! O krab! Co to ma być? Dobra, właściwie to ja teraz idę w tą stronę. Sobie nie daje rady dziewczyna, widzę. Jak tam u ciebie? Dan. Kurde, jaka słaba ta broń. Jednak, niestety. Pacyfikator nie daje rady. Krab, dobra. Z tobą zabawię się w ten sposób. Kurde, tu nie lepiej. Dawno nie miałem okazji zużyć wszystkich bandaży. Ups. A może tu leży? Nie mam, bo niestety. No ona tego nie rozwali, raczej przejdę się tutaj po tych dziadach, może akurat się okaże, że mają ammo. Zmienię broń. Nie tak. Pacyfikator niech sobie leży na glebie. Wy się bawcie.
jeszcze tutaj ziomki są. W najgorszym wypadku ściągnę go mołotawem. Tam. Oni się tak naszprycowali. Nie mam pojęcia. Kiedyś miałem do czynienia z kilkoma ćpunami, którzy zachowywali się podobnie. Chyba byli na PCP albo podobnym gównie. Nie chcę tego. Pamiętasz? Zrobiła się popularna, zanim wszystko szlak trafił. Tak, fakt. Chodź, zobaczymy, czy nie uszkodzili nam maszyn. Dobra, jeszcze tu dwóch powinno być. Gdzie to? Nie, no nic tu nie ma. Coś mi się... A może na dachu są? Zostawię tego pacyfikatora tutaj. Albo nie. Wezmę. Nie jestem właściwie pewny, co by się stało, jakbym go zostawił tak złom. Nie ma to jak złom. I ammo. Myślisz, że rozmiar żelaznego Majka z tymi sukinsynami się utrzyma? Sama nie wiem. Jebanie wieczyści, po tym, co zrobili z ręką Boozera, po tym, co zrobili Lisie, co? Jeden z tych gości trzymał to w dłoni. Co się stało? Mieliście z nim jakieś kłopoty, ty i Boozer z wieczystymi, zanim ukradłeś te antybiotyki? Nie. Sam nie wiem, słuchaj. Cokolwiek Carlos myśli, że zrobiłem, będzie bez porównania z tym, co jemu zrobię, jak tylko go zobaczę. Chodź, idziemy. Dobra, kierujemy się liniami na południe. Sprawdzimy transformatory. Upewnimy się, że działają. Spoko, będę za tobą. Czyli prąd przywrócony. Mogę cię powstrzymać? Jak trafiłeś do mnie? To długa historia. A przed nami długa droga. Należałem do 10. Górskiej, frontowej jednostki współpracującej z Sojuszem Północnym. Kurde, nie wiedziałam, że służyłeś w wojsku. Dlaczego? Chcesz to usłyszeć, czy nie? Sorry. Prowadziliśmy natarcie na Mazar i Sharif. Wpadliśmy w zasadzkę talibów. Szli akurat w przeciwną stronę. Mieli ciężarówki z ZU-23 na naczepach. To takie przerobione armaty przeciwlotnicze. Ciężkie działa. No, chuj ciężkie działa. Nasz Humvee wybuchł i spadł z klifu, prosto do Hari. Wiesz, jak trudno jest utonąć w Afganistanie? Trudno. To jedna wielka jebana pustynia. W każdym razie wyrzuciło mnie przez przednią szybę. A kiedy się ocknąłem, Humvee tkwił do góry kołami w rzece. Wypłynąłem na powierzchnię, żeby zobaczyć, czy ktoś przeżył i wyciągnąłem ciało na brzeg. A potem powtórzyłem to jeszcze 7 razy. A kiedy wyciągnąłem Tanera, mojego sierżanta, miałem dość. Gdy wróciłem do domu, to sam nie wiem. Kupiłem motocykl, spędziłem kilka lat w drodze, przenosząc się z miejsca na miejsce i... Do Ferwę? Tu się wychowałeś, prawda? No, tak! Wreszcie osiadłem tu na stałe, dostałem robotę w sklepie z motocyklami takiego starszego gościa o imieniu Jack i on stał na czele klubu, prez, tak na niego mówiliśmy, osobiście przyjął mnie w szeregi. Zaraz, Jack, pamiętam, że Boozer o nim wspominał, siedział w więzieniu czy coś takiego. Wydarzyło się coś złego i on wziął wszystko na siebie, dla dobra klubu. Wygląda na to, że byliście blisko.
Dobra, gdzie my właściwie jedziemy teraz? Transformatory, tak? Aha. O cholera. Nie może być za łatwo, nie? Może wrócimy tutaj rano. Znajdziesz narzędzia, których potrzebujesz i wtedy dokończymy sprawę. Może będzie tu mniej świrusów. Czyli nie będzie prysznica? Dobra, ale najpierw ci coś pokażę. Ricky, daj spokój, to był długi dzień. Przestań, dużo wiesz o świrusach. Chcę ci pokazać coś, czego możesz nie wiedzieć. Chodź, i tak tu jesteśmy. Dobra, okej. Jazda. Mogę cię coś spytać? O Boże, powtarzam jeszcze raz. A mogę cię powstrzymać? Czemu ciągle nosisz barwy? Nie wiem, co masz na myśli. No, dlaczego wciąż jeździsz w klubowej skórze? Ty i Buzar, przecież nie próbujecie już nikogo zwerbować ani zaznaczyć swojego terytorium. Nie. Kilku gości, z którymi kiedyś pracowałam, nosiło barwy w weekendy. Raz ich o to zapytałam, to powiedzieli mi, że to ich sposób na pokazanie faka. Nie wiem, policji, władzom, rządowi. A ty przeciwko czemu się buntujesz? Temu, co jeszcze zostało. Słuchaj, nosimy je, bo tak, co chcesz usłyszeć? Znaczy, nie wiem, jak jest z Buzerem, ale ja nie próbuję niczego powiedzieć. Po prostu, te barwy, to właśnie ja. Mam na koncie całe mnóstwo głupich akcji, ale dołączenie do klubu, no... Powiedzmy... Ricky, co my tutaj robimy? Przecież widziałem już pociągi śmierci, Nero i Hordy tak samo. Wiem, ale to nie to. Co do kurwy? Patrz. Wow. Byłam tu kilka razy, żeby popatrzeć. Mieszkają w starych fabrykach maszyn i wychodzą każdej nocy. Jakby ktoś zadzwonił na obiad, nie? Każdego ranka wracają do środka i nie wiem, hibernują. Czyli nigdy nie poszłaś sprawdzić? Haha. Nie. Raz podeszłam za blisko i zaczęło mnie gonić kilka świrusów. To jak pakowanie kija w mrowisko. Chodź, idziemy. Ściemnia się. To zdaje była się ta horda, dobra, która występowała na trailerze. W każdym razie niedawno widziałem coś, ale mi nie uwierzył. Serio chcesz gadać? Dobra, to pogadajmy. A nie, zaczekaj, nie zgadnę. Widziałeś helikopter Nero? Zaraz, nie. Skąd wiedziałaś? Pojawiły się tu kilka razy, latały nad Lost Lake. Kurwa. A co cię to? Przecież nie chcą nam pomóc. Z tego, co słyszałam, walą bez ostrzeżenia. Mam to gdzieś. Coś czuję, że nie do końca. O, na miejscu. Lost Lake Resort. Hej, gdzie byłaś przez cały dzień? Ciebie też miło widzieć. Skizo powiedział, że pojechałaś gdzieś z Deaconem, a ja martwiłam się. Adi, jestem zmęczona, dobrze? Po prostu pięknie. Hej, Dick, dziękuję. Luz, powiedz tylko, jak będziesz chciała zająć się tym transformatorem. Będę w pobliżu. Dobra. Pierdolenie. O co ci chodzi? Nie, nie! O co tobie chodzi? Powiedziałam, jestem zmęczona. Tyle. Dobra, przepraszam. Jak już mówiłam, martwiłam się, wiesz? Nigdy wcześniej nie znikałaś bez słowa. Jasne. I to tyle? Baby. No, faktycznie to była bardzo długa historia. I nawet nie było za dużo miejsca na żaden mój komentarz, bo cały czas gadali. Ale no cóż, ja się odprężyłem, oglądałem, jak się fabuła rozwija, co się stanie dalej. Trochę postrzelałem, powywijałem moim super toporkiem i zdobyłem nawet nowy level. Co kolejnego będzie do zrobienia? Zapewne dalszy ciąg tej historii, czyli zajęcie się transformatorem. Czy mam to tutaj? Porozmawiaj z Ricky. Zdaje się, że tak, chociaż to jest łowca obozów upieszczych, także no nie do końca mi się wydaje. Co by nie było, kolejnym zadaniem zajmiemy się już w następnym odcinku. Ja bardzo wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Jeżeli ten wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować ten kanał i zostawić swój komentarz. Ja się z wami żegnam, na razie, hej!